za dywizjon kościuszkowski. Niedaleko od mojego domu znajdował się duży staw. Był bardzo płytki. Jesienią zbierały się na nim bociany przed odlotem do ciepłych krajów. To był cudowny widok. Patrzyłem na nie godzinami. Gdy nadchodziła pora odlotu, podrywały się i krążyły. Zupełnie jak później ja w samolocie. Jedna grupa odrywała się, prowadząc pozostałe. Mieszkaliśmy w dwuizbowym domu. Nie mieliśmy prądu ani gazu. Nie było bieżącej wody. Chodziliśmy po gruntowych drogach. Nigdy nie widziałem samochodu ani samolotu. Wiedliśmy bardzo proste, prymitywne życie. Po I wojnie światowej wielu pilotów nie mogło znaleźć pracy. Formowali więc tak zwane cyrki lotnicze. Latali z miasta do miasta, pokazując sztuczki i strasząc mieszkańców. Mój ojciec w dzieciństwie większość wolnego czasu spędzał na lotnisku, oglądając samoloty i marząc o lataniu. Sfałszował dokumenty, by dostać się do wojska. Potem trafił do Dęblina, do szkoły lotniczej. Twój ojciec wcześniej zdobył licencję. Miał 17 lat. Był najmłodszym zawodowym pilotem w Kanadzie. Codziennie jeździł na rowerze oglądać samoloty. Jak ja byłem młody, to ja zawsze szedłem na lotnisku i patrzyłem się, jak samoloty lądują. Moim całym celem było to, że ja też jednego dnia będę mógł lecieć samolotem. Jak byłem w gimnazjum, to mieliśmy przysposobienie wojskowe. Ja zapisałem się na kurs szybowców. Pierwszy lot to był tylko może jakieś 2 metry ponad ziemią wyszedłem i musiałem od razu lądować. Ale później już mogłem opuścić ziemię i patrzeć z góry na wszystko. Na drugi rok po szybowcach ja poszedłem na kurs motorowy do Stanisławowa na południe Lwowa i przez 2 miesiące chodziłem na lekcje i nauczyłem się latać na samolotach z silnikiem RWD-8. Oni mi dawali samolot i miałem robić jakieś ćwiczenia. I tak poleciałem i krążyłem nad domem mojej panny. To była moja pierwsza miłość. I ona nie widziała, że to ja latałem nad nią. A ja nie chciałem jej powiedzieć, bo to było zabronione robić jakieś liski nad domami. Tu gdzieś stał dom rodzinny Urbanowiczów. Tutaj urodził się i wychował twój dziadek. Po bitwie pod Tannenbergiem między Rosjanami i Niemcami, która rozegrała się w tej okolicy, twój dziadek ze swoim ojcem spacerowali po pobojowisku. Pradziadek podniósł karabin zabitego żołnierza.
Nagle pojawił się rosyjski oficer i zaproponował mu turniej w strzelaniu do papierośnicy. Była to piękna papierośnica z wizerunkiem cara. Ustawił ją w odległości 100 kroków. Twój pradziadek uniósł karabin, wymierzył, wypalił i odstrzelił carowi nos. To fantastyczne. Opowiadał, że kiedy miał 6 lat, na ich polu wylądował balon. Wszyscy się zbiegli. Mój ojciec był zachwycony tym widokiem. Twoja praprababcia stwierdziła, że to zapowiedź nadchodzącego nieszczęścia. Niedługo potem wybuchła wojna. Jak został lotnikiem? Najpierw poszedł do kawalerii, a później odkrył latanie, które stało się jego pasją. Zapisał się do szkoły podchorążych lotnictwa, potem trafił do 111. Eskadry Myśliwskiej, a następnie został instruktorem w Dęblinie. A to Witold? Tak, tak. Mój ojciec był Witold. Tak, tak. Witoldek zawsze, ciocia pisała Witoldek. Witoldek, tak, Witoldek, właśnie, tak, no. Tak, tak. A to Roman, ale... Romanek. Chodź, chodź. Proszę mi, najbliższa rodzina, Boże, ja... Ja mam taki dołek, dobry pojazd. Leci jak samochód. 60 sumę. Mieliśmy do wyboru dwie możliwości. Wstąpić do wojska lub do seminarium duchownego. Nasza szkoła była koedukacyjna. Mieliśmy wiele pięknych dziewcząt, więc kariera księdza nie wchodziła w rachubę. Moje zainteresowanie lataniem zaczęło się od szybowców. Dzięki nim poznałem ten cudowny fenomen. Po ukończeniu dwóch kursów szybowcowych rozsmakowałem się w lataniu. Gdy zdałem maturę, rozmawialiśmy o mojej przyszłości. Powiedziałem, że chcę iść do Dęblina. Mama zapytała, co tam jest. Ojciec też nie słyszał o Dęblinie. Dziwili się, że będę latał prawdziwym samolotem. Matka pytała, czy to nie jest niebezpieczne. Wszystko jest niebezpieczne, samoloty może nieco bardziej. Wolałem latać, niż bez końca maszerować w piechocie. W końcu zaakceptowali moją decyzję. Ja chciałem dostać się do szkoły podchorążych, a ja nie byłem w wieku, że mogłem sam podpisać dokument, tylko moja matka musiała się zgodzić. W Dęblinie czekały mnie badania medyczne, rozmowa i egzamin pisemny. Przeszedłem badania, rozmowa też się udała, aż nadszedł egzamin. Fizyka i matematyka. To nie były moje ulubione przedmioty, ale dobrze zdałem maturę, więc dałem sobie radę. Cebula była, gdzie egzaminowali wszystkich, czy są zdolni do latania, czy mają dobre serce i że mogą latać. I okazało się, że ja wszystkie te egzaminy przyszedłem dobrze i zostałem powołany do szkoły podchorążych. Musimy pamiętać, że to był rok 1936. W Niemczech sytuacja się zaogniła. Rząd polski uznał, że należy powiększyć lądowe siły zbrojne oraz niewielkie dotąd lotnictwo. Władze chyba myślały, że pilotaż nie wymaga wielkiej inteligencji. Wystarczy nauczyć się latać i można walczyć. Pojechaliśmy na lotnisko na południe od Dęblina i tam ćwiczyliśmy się latać na PZL-7 i robiliśmy akrobacje,
ćwiczenia, strzelanie. Urbanowicz przybył do Dęblina rok po mnie. Miał objąć dowództwo 13. rocznika kadetów. Widziałem go kilka razy, ale nigdy z nim nie rozmawiałem. Z oficerami rozmawiało się, gdy był po temu ważny powód. Uderzyło mnie, że Urbanowicz zawsze był elegancki i niezbyt przystępny. Trzymał dystans i pozostawał bardzo zasadniczy. Wyczuwało się to nawet bez rozmowy. Tak wyglądał nasz pierwszy kontakt. Nie był zbyt bezpośredni, ale odniosłem dobre wrażenie. Kapitan Urbanowicz był na Łężu jeden z dowódców plutonu. Moim instruktorem był porucznik Bieńkowski. Ostatni raz byłem w rodzinnym domu w Wereszynie w czerwcu 1939 roku. Miałem przepustkę. Dostałem telegram, że muszę natychmiast wracać do jednostki. Wszyscy wtedy pracowali w majątku. Ale w końcu się zebrali. Rodzice czuli, że sprawa jest poważna. Ja to bagatelizowałem, mówiąc, że pewnie chodzi o jakieś manewry. Wtedy widziałem ich po raz ostatni. Wybuchła II wojna światowa. Nazistowskie oddziały najeżdżają Polskę, terroryzując bronią ludzi miłujących wolność. Ten błyskawiczny atak wyznacza standardy nowoczesnej wojny. Łęż przyjął wiadomość o wojnie z powagą. Nikt nie histeryzował, ale też nikt nie udawał, że jakoś to będzie. Dreszcze latały mi po grzbiecie, może z niewyspania, a może także z podniecenia. Wiedziałem, wchodząc do kabiny, że spędzę tam parę lat. Nie byłem optymistą, ale nie byłem też pesymistą. Nie oczekiwałem, że mnie zestrzelą. Wręcz przeciwnie, postanowiłem strącać Niemców jak najszybciej, ku chwale króla i ojczyzny. 1 września rano wystartowałem i latałem pół godziny nisko nad ziemią. Jak wylądowałem, dowiedziałem się, że to już wojna jest. Służyłem we Lwowie, w 162 eskadrze. Na odprawie usłyszeliśmy, że wybuchła wojna i że jeszcze tego samego dnia będziemy się przemieszczać na zachód, w okolice Łodzi. Spodziewaliśmy się tego, więc byliśmy przygotowani. Ja dużo nie latałem. W powietrzu byli głównie starsi piloci. Młodzi czekali w kolejce do latania. Mieliśmy 10 samolotów w eskadrze. Nakazano nam siedzieć w kabinach i startować, jeśli zauważymy samoloty wroga. Nie było łączności radiowej ani telefonicznej. Udało mi się raz wystartować. Wystrzeliłem kilka pocisków i zaciął mi się karabin. Przeszedłem do lotu odwróconego, żeby zanurkować pod przeciwnika. Ale wtedy, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, wypadłem z samolotu. Wylądowałem na spadochronie i żołnierze odwieźli mnie do eskadry, gdzie dowódca dał mi reprymendę. Przerzucałem się od jednego przeciwnika do drugiego. Kotłowaliśmy się w nieprawdopodobnych skrętach i figurach, aż nadeszła dla mnie niebywale dogodna sytuacja do zestrzelenia jednego typka. Po jakimś dziwacznym piruecie znalazłem się tuż za Messerschmittem, najwyżej jakieś 40 metrów za nim, i momentalnie otworzyłem ogień, grzejąc w jego kuper bez poprawki. W tej chwili straciłem wszystko z oczu. Nic dla mnie nie istniało poza tą maszyną przede mną. Czułem zapach prochu i chciałem poczuć dym płonącej maszyny wroga. Nagle na tle moich strzałów usłyszałem wyraźny i groźny grzechot obu armatek Messerschmitta, blisko, tuż za mną.
Machnąłem gwałtownie knyplem, chcąc uciec wywrotem sprzed sześciu luf, ale wykonałem ten ruch za szeroko po całej kabinie. Momentalnie zrozumiałem, że jestem trafiony i to tak śmiesznie, bo odstrzelili mi drążek sterowy u podstawy. Mój samolot, nieprowadzony już przez pilota, wszedł w ostre nurkowanie. Postanowiłem skakać. Rozpiąłem pasy i zacząłem się wypychać z kabiny, ale tutaj natrafiłem na trudności. Czułem, jak zaczęło mnie prasować w kabinie, aż do zupełnego znieruchomienia. W pewnym momencie okulary spadły mi z głowy i wyrwało mi mikrofon. Moja maszyna, cudowny numer 4, wpadała właśnie do upatrzonego przeze mnie lasu. Ziemia, ciemny las i zielone pola zbliżały się szybko. Wszystko, co mogłem zrobić, to patrzeć na to bezradnie. Dziwne uczucie. Zastanawiam się, co teraz myśli mój ojciec, patrząc na nas z góry. Po co ci idioci kopią tę dziurę w ziemi? To niezwykłe, że możemy zidentyfikować części samolotu. To była pierwsza wielka bitwa powietrzna II wojny światowej. 18 samolotów przeciwko 18 samolotom wroga. To była pierwsza bitwa powietrzna dużych formacji lotniczych II wojny. Propaganda Goebbelsa kłamała, twierdząc, że polskie lotnictwo zniszczono pierwszego dnia wojny. Podchwycili to komuniści, twierdząc, że nie było wtedy żadnych walk. Nasza eskadra poniosła bardzo ciężkie straty. Dwaj moi koledzy z Dęblina, służący w 161. eskadrze, zostali zestrzeleni w okolicach Łodzi. Oficer taktyczny eskadry zginął podczas startu, ostrzelany przez Messerschmitta. Mój dobry, znajomy oficer trafił do szpitala. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Mnóstwo rannych, w różnym stanie. Szpital sobie nie radził. Sale i korytarze były pełne rannych, którzy cierpliwie czekali na pomoc. Zrozumiałem, że nie zdołamy wygrać. Ta wojna będzie dla nas bardzo ciężka. Zastanawialiśmy się, ilu z nas przeżyje. Wojna na froncie wschodnim już się skończyła. Radio Paryż donosi, że Polacy i Rosjanie bratają się na wschodzie kraju. Potwierdza to amerykański attaché wojskowy w Rumunii. Niemcy zaś twierdzą, że spotkali się z Rosjanami w Brześciu Litewskim jak starzy przyjaciele. Może chodzi o różne jednostki armii rosyjskiej. Za wcześnie oczekiwać starć między Niemcami a Rosjanami o podział łupów. Ale pamiętajmy, że Rosja zmobilizowała 4,5 miliona żołnierzy. Radziecka inwazja była dla nas wielkim zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się tego. Wszystkie siły zbrojne, piechota, lotnictwo, przemieszczały się na południowy wschód. Tam mieliśmy się przegrupować i kontynuować walkę. Siedemnastego września dostaliśmy rozkaz dostać się do Rumunii. Myśmy zaczęli maszerować z Łężu na piechotę i maszerowaliśmy zawsze w nocy, bo podczas dnia niemieckie samoloty mogły nas atakować. Naszą grupę prowadził porucznik Urbanowicz. Lotnictwo było przetrzebione. Pierwszego dnia wojny mieliśmy 10 samolotów. Gdy dotarliśmy w okolice Litiatynia, pomiędzy Zaleszczykami a Kutami, został nam tylko jeden samolot. Na odprawie poinformowano nas, że mamy przedostać się do Rumunii, a potem do Francji.
Nie było nacisków. Kto chciał, mógł zostać. Gdy wróciłem z odprawy, mój RWD-8 zniknął. Komuś był bardziej potrzebny. Dołączyłem do trójki przyjaciół z eskadry, którzy zarekwirowali gdzieś Opla. Tym samochodem wjechaliśmy do Rumunii. Myśmy dostali się na pociąg i pociągiem jechaliśmy aż do brzegu Morza Czarnego. Po wielu przygodach dotarliśmy do Bukaresztu. W polskiej ambasadzie dostaliśmy tymczasowe paszporty. Ambasada służyła za centrum informacji i zajmowała się przerzutem ludzi na zachód. Był tam fotograf, który bez przerwy robił zdjęcia. Wykorzystywano je do dokumentów, z którymi usiłowaliśmy uzyskać wizę wyjazdową z Rumunii, której zwykle odmawiano. Dostaliśmy bilet na kolej, żeby pojechać do Bolcik i tam czekaliśmy na okręt. Mieliśmy wsiąść na grecki statek o nazwie Patris. Poszedłem ze swoim dokumentem, w którym było napisane, że jestem studentem. Rumuni spytali, co studiowałem. Rolnictwo. Znałem się na rolnictwie. Ale oni na to, byłeś w wojsku, jesteś w wieku poborowym. Odmowa wizy. Dostałem pas na okręt, że ja jako małoletni, bo ja jeszcze nie miałem 21 lat, ja mówiłem, ja jeszcze we wojsku nie byłem. Powstał taki plan, że ludzie z wizami wchodzili na pokład i dawali swoje paszporty jednemu z naszych chłopaków, który odnosił je na brzeg i dawał tym, którzy nie mieli wiz. Dostałem czyjś paszport i miałem kilka minut, żeby nauczyć się danych takich jak kolor oczu i zawód. Poszedłem znowu, już z wizą w paszporcie. Tak, dostałem się na statek, na którym mogło płynąć 300 osób, ale nas było prawie 1100, upchanych jak sardynki. Wszyscy chcieli dalej walczyć, bo każdy chciał wrócić do Polski. Chcieliśmy wygrać tę wojnę, dostać się do Francji i może dostać pozwolenia, żeby latać. Francuzi w Marsylii przyjęli nas bardzo dobrze. Kobiety rozdawały jedzenie i napoje. Okazywano nam dużo sympatii. Każdy dostał paczkę z jedzeniem. Następnie pojechaliśmy pociągiem do Lyonu. Zakwaterowano nas w olbrzymim budynku wystawienniczym. Dotarły tam setki osób. Czekaliśmy. Po pobycie bardzo krótkiego czasu dostałem przydzielony do Maroka. Było nas jakieś 20 pilotów, którzy pojechali z Marsylii do Rabatu. That's when I started flying. W maju dostałem samolot Moran 406, ale nigdy nie wystartowałem do lotu bojowego. Niemcy zaatakowali nasze lotnisko w Lyonie. Zginęło kilku Polaków z obsługi naziemnej. W końcu Francuzi skapitulowali. Prawdziwy patriotyzm okazywały kobiety, mężczyźni tylko wzruszali ramionami. Jak upadła Francja, to myśmy przestali latać i czekaliśmy teraz na jakiś transport, żeby dostać się do Anglii.
Przyjechaliśmy do Saint-Jean-de-Luz. Stał tam wielki parowiec Arandora Star. Francuzi orzekli, że nie mamy na niego prawa wstępu. Po negocjacjach Polacy stwierdzili, jeśli spróbujecie nas zatrzymać, będziemy walczyć. W taki sposób dostaliśmy się na statek i popłynęliśmy do Liverpoolu. Wyjeżdżaliśmy zdegustowani postawą Francuzów. Płyniemy do Anglii. Oni będą walczyć, nie poddadzą się. Może dadzą nam przyzwoite samoloty i podejmiemy walkę. Wcale nie byliśmy przygnębieni. Liczyliśmy na kolejną szansę. Francja upadła. Czy Polacy złożą broń? Nigdy. Generał Sikorski przylatuje do Anglii, spotyka się z Churchillem i mówi: Polacy będą walczyli dalej u waszego boku. Churchill na to odpowiada: jesteśmy zjednoczeni na śmierć i życie. W styczniu 1940 roku brytyjskie jednostki przyjęły około 2300 polskich lotników. Polacy przybyli do Wielkiej Brytanii już w grudniu 1939 roku. Jedni trafili do dywizjonów bombowych, inni do myśliwskich. Był wśród nich Witold Urbanowicz, jeden z późniejszych asów lotnictwa. Po upadku Francji do Wielkiej Brytanii nadal napływali lotnicy z okupowanej Europy. Do sierpnia 1940 roku w Anglii znalazło się ponad 8 tysięcy polskich lotników i mechaników. Pierwsze polskie dywizjony 302 i 303 wyposażono w Hurricane i Spitfire. Jednostki miały angielskich dowódców. Dostałem przydział do polskiego dywizjonu. Bóg wie dlaczego. Koledzy mają z tego duży ubaw. Nie ma tu żadnego wojska, Polaków ani samolotów. Zostałem dowódcą nieistniejącej eskadry w nieistniejącym dywizjonie z nieistniejącymi Polakami, o których nic nie wiemy. W końcu dotarło kilka samolotów i Polacy. Tylko dwóch mówiło coś po angielsku. Jeden z nich, mechanik, odwiedził Anglię kilka lat temu i liznął trochę języka. Drugi umiał powiedzieć jedynie "Come on, boys". Zawieziono nas do obozowiska namiotowego koło Chester. Na każdy namiot przypadał jeden samouczek. Ćwiczyliśmy, ale nikt nie mógł wymówić THE. Stamtąd pojechaliśmy do bazy szkoleniowej w Blackpool. Trafiali tam oficerowie i personel naziemny. Czekaliśmy na przydział do dywizjonów. Było tam bardzo dużo Polaków, którzy czekali na to, żeby dostać się do lotnictwa. Przeszłem ten medical i dostałem się do Royal Air Force. On the 30 sierpnia dywizjon 303 przeszedł chrzest bojowy. Podczas lotu szkoleniowego, którym dowodził major Kellett, porucznik Paszkiewicz zauważył niemiecką formację. Bez pozwolenia odłączył się, zaatakował i zestrzelił Messerschmitta 110. Dowódca bazy, pułkownik Stanley Vincent, najpierw udzielił Polakowi nagany za brak dyscypliny, a następnie złożył mu gratulacje. Na wysokości 25 tysięcy stóp zaatakowały nas Messerschmitty w liczbie około 60. Nas było 12. Jeden z przeciwników po chwili siedział na moim ogonie i jego pociski przeszły mi tuż nad głową. Rozpoczęliśmy walkę we dwójkę. Losy nasze zmieniały się. W końcu udało mi się wejść zdecydowanie przeciwnikowi na ogon. Oddałem kilka serii ze swoich karabinów maszynowych z odległości około 100 yardów. Niemiec zrobił unik. Brzeg angielski był blisko. Przeciwnik, widząc to, zniżył swój lot nie więcej niż metr nad wodą. W momencie tym doszedłem blisko jego ogona i znowu oddałem kilka serii ognia.
Samolot przeciwnika zadymił i nagle wybuchł, zderzając się z wodą. Wyrwałem swój samolot w górę, zrobiłem okrążenie nad strzelonym samolotem, którego kawałki lekko kołysały się na falach. Benzyna moja kończyła się. Byłem bardzo zmęczony. Po drodze do lotniska doszedłem do wniosku, że mój przeciwnik był wielkim mistrzem w walce i dał mi dobrą szkołę w tym pojedynku na małej wysokości. Podczas naszego pobytu w Blackpool toczyła się bitwa o Anglię. Czytaliśmy o niej. Słyszeliśmy o dywizjonie 303 i paliliśmy się do latania. W sierpniu wysłano mnie na lotnisko Leconfield, gdzie tworzono 307 nocny dywizjon myśliwski. To był mój pierwszy przydział. Pierwsza moja stacja to była Hacknell. Zaczęli mnie ćwiczyć jako bombowiec. Ja nie chciałem być bombowym, chciałem być myśliwskim. Polskie lotnictwo brało udział razem z RAF-em w bitwie o Wielką Brytanię w 1940 roku. W bitwie tej miałem szczęście walczyć, dowodząc polskim dywizjonem myśliwskim 303. Dywizjon 303 był najskuteczniejszym dywizjonem podczas bitwy o Anglię. Zdobył 126 zwycięstw przy stracie zaledwie 8 pilotów. W bitwie o Anglię walczyło 145 Polaków. Około 100 z nich latało w dywizjonach brytyjskich. 15 września, który dziś jest dniem bitwy o Anglię, co piąty pilot walczący z Niemcami był Polakiem. Polacy walczyli agresywnie, jednak nie byli brawurowymi rycerzami z legend. Dysponowali odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Dywizjon 303 stracił zaledwie 8 pilotów, niemal 70% mniej niż inne dywizjony RAF-u. Dziś król przeprowadził inspekcję naszego dywizjonu. Polacy byli bardzo zadowoleni, szczególnie gdy wpisał się do kroniki dywizjonu, obok godła, które w niej wyrysowałem. Ja utknąłem w Farnborough. Kiedy dojechałem, król już odjeżdżał. Rano, po bankiecie z okazji zwycięstwa, mieliśmy potężnego kaca. Niestety wysłano nas na patrol. Na wysokości 25 tysięcy stóp zauważyliśmy 80 Messerschmittów 109. Rzuciliśmy się na nie. Wskoczyłem jednemu na ogon, plując ogniem. W piątkę uzyskaliśmy 5 zestrzeleń pewnych, jedno prawdopodobne i 2 uszkodzenia. Dywizjon szaleje z radości. Dziś znowu będzie bankiet, oby ponownie przyniósł nam szczęście. Po wylądowaniu kac zniknął bez śladu, mimo że jeszcze nie jedliśmy śniadania. Mój ojciec nie był Polakiem. Czuję się między wami trochę jak intruz. Wasi ojcowie byli Polakami. Nazywali go Kentowski. Był honorowym Polakiem. Polacy go kochali. Teraz to sobie uświadamiam. Dawniej nie rozumiałam tej więzi. Mój ojciec był Kanadyjczykiem. Dorastał na prerii jak kowboj. Nie grał w krykieta, co tutaj było katastrofą. Grał w baseball. Podobnie jak Polacy, nie znał angielskiej etykiety. Był outsiderem i pracował z outsiderami, co wytworzyło między nimi więzy trudno osiągalne dla Brytyjczyków. Polski weteran powiedział mi kiedyś: Anglicy byli trochę aroganccy, twój ojciec nie. Doskonale rozumiał Polaków. Oni byli inni. Całowali kobiety w rękę, stukali obcasami i dawali kwiaty. To musiało się podobać. Tamtego lata Polacy przypadli Brytyjczykom do serca, a szczególnie młodym Angielkom. Zdobyli nawet sławę podrywaczy. Brytyjscy piloci, by zwiększyć swoje szanse, naszywali czasem na rękawy polskie naszywki i mówili łamaną angielszczyzną.
Przesiedliśmy się na Defianty. Nikt nie chciał na nich latać. Pilot tylko siedział za sterami, broń obsługiwał strzelec. Byliśmy pilotami myśliwskimi. Domagaliśmy się samolotów, na których moglibyśmy walczyć. Przenieście nas gdzie indziej. Doszło do sporego zamieszania i w efekcie ja oraz 6 kolegów trafiliśmy do dywizjonu 303, gdzie dostaliśmy porządne samoloty. Mieli mnie do OTU, trening na Spitfire. Po skończeniu tego treningu dostałem przydział do 306 dywizjonu. Po byciu jakieś 4 tygodnie dostałem przydział do 303 dywizjonu i przyjechałem do Northoltu. Ja byłem bardzo zadowolony, że dostałem się do najlepszego dywizjonu. W 303 oczywiście spotkałem Urbanowicza. Toczył bitwę z Keletem. Nie mogli na siebie patrzeć. Chodziło o taktykę wykorzystania dywizjonu w walce. Kelet przeszedł szkolenie RAF-u, a Urbanowicz chciał robić wszystko po swojemu. W Northolt poznałem Fericza. Kilka razy rozmawialiśmy. Był wysoki, przystojny i wesoły. W mesie zawsze się uśmiechał. Był bardzo miłym facetem. Widywałem też Kenta i Forbesa. Kent przychodził do skwadronu, spędzał dosyć dużo czasu w tam dywizjonie. Poznałem dużo tych, którzy już oznaczyli się w Battle of Britain. Kiedy czytam w pamiętnikach swego ojca, co on wyprawiał przed wojną, widzę, że trudno osiągnąć taki poziom odwagi. Ale on uważał, że nie dorównuje Polakom. Pisze w pamiętnikach, że to Polacy nauczyli go walczyć. Onieśmielali go. Czuł do nich ogromny szacunek. Jest taki fragment w jego pamiętniku. W pubie zagrano polski hymn. Pewien Anglik nie chciał wstać i wtedy mój ojciec dał mu w twarz. Zawsze wysoko cenił Polaków. W 303 weterani bitwy o Anglię byli jak bogowie. My byliśmy jedynie biednymi kuzynami. Stanowili elitarny, zamknięty klub. Mieli prawo do noszenia krawatu bitwy o Anglię. Na widok pilota w takim krawacie należało salutować. Major Urbanowicz, który dowodził dywizjonem podczas bitwy o Anglię, obserwuje swoich chłopców startujących do lotu bojowego. Niebawem dowiemy się, czy zestrzelili jeden niemiecki samolot, czy może 2, 3 albo więcej. Powodzenia! Dywizjonem dowodził Zdzisław Hennenberg. Wspaniały człowiek. Od razu zacząłem latać na różne zadania, sam lub z kolegami. Hennenberg dawał nam ostrą szkołę. Pierwszy lot bojowy odbyłem 20 listopada, czyli długo po bitwie o Anglię. W połowie stycznia przeniesiono mnie do 315. Mój pierwszy lot nad Francją, kwadron stracił 5 pilotów. Ja myślałem, że ja długo nie będę mógł latać, że to tak ciężko było, że tyle pilotów straciło się w jednym locie. Nigdy nie wiedziałem, czy zestrzeliłem jakiś samolot. Po prostu strzelałem do nich, a oni do mnie.
Ale gdy widziałem, że ktoś do mnie strzela, to oczywiście natychmiast reagowałem. Obserwowałem, patrzyłem przed siebie i bardzo często zerkałem za siebie. Nie trafili mnie. Mam nadzieję, że ja ich też nie. Zabijanie to paskudna sprawa. Potrzebujemy bohaterów, a oni dawali ewidentny przykład heroizmu. Wyróżniali się. Byli wspaniałymi, nowoczesnymi rycerzami. Wzbijali się w niebo, lot trwał godzinę lub dwie, staczali bitwy i wracali do domu. Ten prestiż był dla nich dezorientujący. Mój ojciec pisze, w jednej chwili walczysz w powietrzu o życie, a zaraz potem cieszysz się sławą w nocnym londyńskim klubie. Właśnie. Chodzili na eleganckie bale, otaczały ich piękne kobiety. To było bardzo dezorientujące. Byli młodzi. Istotnie, dywizjon startował na jedną, dwie operacje dziennie. Lądował po południu i mieliśmy wolny wieczór. Ten relaks był bardzo ważny. Trzeba było naładować baterie. Lotnicy byli wyczerpani. Zdarzało się przykre doświadczenie. Ktoś był przerażony, myślał, że zginie, ale ocalał, wylądował. Pojawiały się problemy psychiczne. Nazajutrz trzeba było odzyskać formę. Pomagał drink w mesie, ale należało położyć się w miarę wcześnie. Można było też pojechać do Orchard, miłego, gościnnego pubu. Właściciel wiedział o wszystkim, co działo się w Norhold i odpowiednio reagował. Była orkiestra, można było tańczyć i zjeść coś w restauracji. Na koniec wieczoru zawsze grali hymn brytyjski i polski. Właściciel miał oko na najmłodszych. Żołd był marny. Szedłem tam i zamawiałem jedno piwo, które musiało wystarczyć mi na cały wieczór. Gdy właściciel to zauważył, posyłał kolejne piwo gratis. To były piękne gesty. Bardzo je ceniliśmy. 14 lutego 1942 roku porucznik Ferycz po powrocie ze szpitala przyszedł do dywizjonu w mundurze, nie miał battle dress, ale chciał polecić. Dowódca dywizjonu Kołaczkowski pozwolił mu lecieć na swoim samolocie, który miał napis Wojtek. Ja w tym samym czasie też leciałem na Spitfire'ze na ćwiczenia. Ja wylądowałem to po skręceniu do naszego dyspersalu. Ja zobaczyłem duże chmury dymu. To był samolot, który latał Ferycz. Miał dużą szybkość. Stracił jedno skrzydło. Ja myślałem, że pilot może wyskoczył, jak wiedział, że będzie katastrofa. Po trzech dniach był pogrzeb porucznika Ferycza. Była msza święta i później z hangaru maszerowaliśmy za trumną na cmentarz, gdzie on został pochowany. Pamiętam, że to był ładny dzień, deszcz nie padał i cały skwadron był obecny na tym pogrzebie. Było smutno, bo to stało się tak, jak na oczach wszystkich.
Wszelkie wiadomości o ojcu czerpię z kroniki. Zaczął ją pisać w 1939 roku, w momencie wybuchu wojny w Polsce. I zamierzał kontynuować aż do odzyskania wolności. Wszyscy się do niej wpisywali. Po jego śmierci prowadzili ją piloci dywizjonu aż do końca wojny. Powstał wspaniały, historyczny dokument źródłowy dotyczący dywizjonu 303. Od 1939 roku, okresu 111 Eskadry Kościuszkowskiej w Polsce, aż do rozwiązania dywizjonu. Zawsze byłem bardzo dumny z ojca oraz jego towarzyszy, którzy opuścili ojczyznę i przybyli do Wielkiej Brytanii, żeby walczyć z Niemcami. Bez nich bitwa o Anglię mogła skończyć się całkiem inaczej. W Northolt zawsze czuliśmy się jak w domu. Sentyment do tego miejsca pozostaje we mnie do dzisiaj. To mój drugi dom w Anglii. Mesa oficerska w Northolt jest nieomal taka sama jak wtedy. Dalej znajdował się bar. Barmanami byli Polacy. Zamawiało się po polsku. Niektórzy Anglicy skarżyli się, że barmani nie rozumieją zamówień i nie wiedzą, jak przyrządzić koktajl. Obsługa szybko się uczyła, co zaowocowało tabliczką "Mówimy po angielsku". Podczas wojny myśmy mieli bardzo serdeczne stosunki z Anglikami. Jak ogłosili, że kończy się wojna i zawieszenie broni, ja miałem łzy w swoich oczach i smutno mi było, bo wiedziałem, że ja nie będę mógł wrócić do Polski, bo są tam komuniści. Anglicy bardzo miło przyjęli nas na początku wojny. Doceniano nas, ludzie byli bardzo życzliwi, zapraszali nas do siebie. Nawiązałem przyjaźnie na całe życie. Sytuacja zaczęła się zmieniać na początku 1944 roku. Po konferencji w Teheranie w 1943, a później w Jałcie, skończyły się serdeczności. Nie spodziewaliśmy się, że nasi sojusznicy zaakceptują propozycje, które padły w Jałcie. Staliśmy się dla Anglii kłopotliwi. Ludzie chyba zdawali sobie sprawę, że to był układ bardzo dla Polski niekorzystny. Nie chcieli nas już oglądać. Często słyszeliśmy pytanie, kiedy wracacie do Polski? Myśmy brali udział, jak latać nad Francję i Niemcy, ale nie byliśmy na Victory Parade. Skoro Etiopczycy maszerowali w Paradzie Zwycięstwa, czemu nie mogli wziąć w niej udziału Polacy? Zasłużyliśmy na to. Powinniśmy tam być. Ale to nie spodobałoby się Stalinowi. I dlatego z powodów politycznych nie wzięliśmy udziału w defiladzie. Politycy znowu wszystko popsuli, jak zwykle. Polacy zdobyli uznanie za odwagę i oddanie służbie. W walce lub wypadkach zginęło w czasie wojny 2408 polskich lotników. Zachodni alianci wrócili do domu jako wyzwoliciele, zaś Polacy patrzyli bezradnie, jak ich ojczyznę zajmują komuniści. Na wracających czekało więzienie lub nawet śmierć. Dlatego wielu pozostało w Anglii lub rozpoczęło nowe życie za granicą.
walczyliśmy o wolność Polski i żeby wrócić do Polski i żeby mieć wolność i żyć w pokoju. Gdy się urodziłem, mój ojciec służył w latających tygrysach generała Chenota w Chinach. Dowiedział się o moich urodzinach w Boże Narodzenie po powrocie z lotu bojowego. Był spokojnym, skromnym człowiekiem. Nie mówił o swojej karierze lotniczej. Aż do jego śmierci nie wiedziałem, że był bohaterem wojennym. Bardzo żałuję kilku rzeczy. Gdy miałem 30 lat, ojciec spytał, czy przetłumaczę jego książkę Ogień nad Chinami. Z różnych powodów związanych z moim ówczesnym życiem odmówiłem. Wziąłem się za tłumaczenie dopiero kilka lat po jego śmierci. Kiedy już skończę przekład, z radością przedstawię postać mego ojca ludziom, którzy nigdy o nim nie słyszeli. Czemu ludzie tak interesują się lotnikami i tym okresem historii? Bo to temat godny wielkiej epopei. W Wielkiej Brytanii żyliśmy w cieniu wojny według zasady idź do przodu, zapomnij o tym, weź się w garść. Teraz już rozumiemy, że to historia. Nie należy o niej zapominać. Przeciwnie, trzeba pamiętać. Gdy mówimy o lotnikach, traktujemy ich jak bohaterów. To bohaterowie, z którymi można się identyfikować. Element ludzki jest tu bardzo ważny. W imieniu dywizjonu 303 Witold Urbanowicz, Alex Kent i Filip Ferich-Methuen. W dzieciństwie miałam świetny kontakt z ojcem. Byłam najmłodszym dzieckiem. Widziałam w nim bohatera, lecz nie w sensie militarnym, bo wtedy nie znałam jego wojennej historii. Wiedziałam, że jest kimś znanym, ale nie rozumiałam, co to znaczy. Rodzice rozwiedli się, gdy miałam 11 lat. Wszystko się rozpadło i straciłam swego bohatera. On stracił wszystko, pozycję, rodzinę, pracę. Chyba nie umiał się odnaleźć w życiu cywila. Podczas poznawania mego ojca, największą satysfakcją było dla mnie przyjęcie, jakie zgotowała mi polska społeczność. Podczas uroczystości w Warszawie polskie siły powietrzne przyjęły mnie iście po królewsku. Polskie stowarzyszenie organizuje także co roku uroczystości w Londynie. Ci ludzie przygarnęli mnie, mimo że nie mam żadnych zasług. Mój ojciec zginął, gdy miałem zaledwie 4 miesiące. Matka straciła życie podczas bombardowań Londynu. O ojcu dowiedziałem się, gdy miałem 7 lat. Wręczono mi jego ordery i odznakę lotniczą. Gdy miałeś 7 lat? Tak. Pojechałem do szkoły z internatem. Wiozłem jego medale, odznakę i książkę Arkadego Fidlera, Dywizjon 303, w której podano prawdziwe nazwiska pilotów. Wcześniej autor nadał im kryptonimy. Jaki miał twój ojciec? Ox. Mam wycinek z gazety, który od wielu lat troskliwie przechowuję. Na zdjęciu jest twój ojciec, mój,
Zumbach i Henneberg. Otrzymali wtedy zaszczytny krzyż lotniczy. Zdjęcie zrobiono z tej okazji. Ich wizerunki są teraz na migach. Problem z historią lotników na Zachodzie polega na tym, że większość z nich nie wróciła do Polski. Nie opowiedzieli swoich życiorysów, nie przekazali informacji ani rodzinom, ani nie było im dane opowiedzieć głośno na temat tego, jaki był ich wkład i udział w czasie II wojny światowej. Każdy z samolotów otrzymał swojego patrona z historii eskadry kościuszkowskiej. Najpierw sporządziliśmy wstępną listę tych lotników, którzy zasłużyli na to, żeby się na tych samolotach znaleźć. A potem pracowicie wykreślaliśmy z niej kolejne nazwiska, aż zostało ich tylu, ile etatowo samolotów liczy jednostka. Na pewno wiele osób, patrząc na te samoloty, zapyta, dlaczego nie ma tego, albo tamtego, albo kogoś jeszcze. No i odpowiedź jest prosta, bo jest za mało samolotów, albo bo za dużo bohaterów mieliśmy. Satellite scan.